Hej, hej, dzień dobry pogromcy demonów! Witam was bardzo gorąco w kolejnym odcinku z Diablo 4 i musimy wyruszyć na pielgrzymkę, żeby oczyścić się z grzechu i móc przyjąć błogosławieństwo Pradi. Ale zanim to zrobimy, chciałem w tym miejscu serdecznie podziękować wszystkim moim wspierającym kanał YouTube, którzy dobrowolnie z miesiąca na miesiąc trwają w tym wsparciu i wspierają to, co robię. Dziękuję wam, kochani, bardzo serdecznie. Wielkie serducho dla was. Mam nadzieję, że jak najdłużej wam się będzie podobać to, co robię. No i właśnie to dzięki wam jestem w stanie być mocno niezależny od tego, co jest aktualnie trendy. Także jeśli ktoś chciałby dołączyć do tak zacnego grona, to zachęcam do zainteresowania się przyciskiem wesprzyj pod filmami, czy też bezpośrednio na kanale. To wsparcie od symbolicznej piątki, więc jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam serdecznie. A my tymczasem lecimy z kolejnym odcinkiem. I właśnie, musimy udać się do pierwszej kapliczki, gdzie musimy przeczytać tabliczkę. To jest to ołtarz, a w zasadzie ołtarz, a nie kapliczka, nie wiem, czy to się jakimś czymś specyficznie różni. Ołtarz czystości, no właśnie, mamy oczyścić się z grzechu. Jak w ogóle byśmy jakiekolwiek grzechy mieli, prawda? A bez grzechu, bez grzechu. Muszę czekać. A, mamy w ogóle jakiś dodatkowy poziom, dodatkową zdolność możliwą do wyposażenia. Weźmy sobie, zaawansujmy młynek. Aha, i jeszcze z takich rzeczy organizacyjnych próbuję się przekonać do pada. Dlaczego? Ano dlatego, żeby nie musieć klikać cały czas przycisk myszki, która jest dosyć głośna. Jakby nie patrzeć, to takie klikanie. Więc trochę na live'ie sobie pograłem na padzie, więc już powiedzmy troszeczkę jestem wdrożony, jeszcze jednak na barbarzyńcy na padzie nie grałem, ale mam nadzieję, że będzie git. Więc jeśli ktoś chciałby zobaczyć na przykład ścieżkę druida, to zapraszam serdecznie na mojego Twitcha. Link do Twitcha macie oczywiście w opisie pod filmem, bądź też właśnie w tej karcie w prawym górnym rogu chyba na początku się wyświetlała. Dobra, do grzesznika, czyli to do nas niby. Słuchaj, mroczna istoto. Albowiem zapuściłaś się poza zasięg światłości. Zmyj swe grzechy. Odetchnij mroźnym powietrzem. Droga ku odkupieniu otwiera się przed tobą, ale musisz wykazać się wiarą, by nią kroczyć. Dobra, dobra. Muszę się Co? Nie wykazać wiarą. Gotowa. Jedyne w co wierzę, to tak naprawdę w to, że nam się uda, no ale okej. Dobra, ci są tak średnio nam potrzebni w tym momencie. Lecimy do kolejnego posążka. Znaczy, w zasadzie to ten posążek musimy odnieść do kolejnego ołtarza. Ołtarza męczeństwa. No tak, bo my musimy być teraz takimi uciemiężonymi. Nie jestem jeszcze jak gotowa. Jak to się właśnie? Uciemiężonymi poddanymi. Potrzebuję więcej furii. Aha, no to jak potrzebujemy więcej furii, to musisz sobie najpierw ją naładować. Okej, dostał. Nie jestem jeszcze gotowa. Dostał i dostał, nice. Ktoś tu jeszcze był? Nie. No to w takim razie interakcja. Musimy tutaj odłożyć ten posążek. Pewnie przeczytać tę tabliczkę. Czuj pieczenie w swych ranach. Dopuść chłód do swych kości. Przyjmij ból, albowiem agonia ciała to pierwszy znak oczyszczenia duszy. Uczyń swą wiarę silniejszą od jakiegokolwiek bólu. Akurat z taką ilością demonów dookoła, to ból jest nieodłączną częścią tej całej wędrówki, no ale okej. Nie jestem jeszcze gotowa. Nie jestem jeszcze gotowa. O, jakieś te kościotrupy kazrów. Nie jestem jeszcze gotowa. Dawaj, 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 dawaj. Ołtarz odkupienia. Czyżby to miał być ostatni? Nie ma we mnie furii. O kurde, ty. Muszę czekać. No to kręcimy się. Skończyła mi się furia. Ja w sumie... Ła, byłaś z tego. I teraz się przekręćmy przez nich. Nice. A tu jeszcze ktoś został.
Spójrz na górujące nad tobą szczyty. Poczuj swoją małość. Znajdź w sobie pokorę. Zaakceptuj swoje miejsce w wierze w Ojca, bo to On wskazał nam drogę. Ja nie wiem... Czym różni się w takim wypadku czczenie... Nie jestem jeszcze gotowa. ...demonów, tak, i wiara w demony od wiary w archanioły i ogólnie w... Heavens. Piękne, czyste niebiosa. Nie jestem jeszcze gotowa. Dobra, oczyśćmy sobie tutaj przejście, bo nie wiadomo, co nas tam spotka. Podejrzewam, że nic dobrego. Okej, okay, git. I teraz mamy ostatni ołtarz. Skończyła mi się furia. Dobra, kręć. Nie jestem jeszcze gotowa. Dobra, mamy to. Zbliża się koniec twojej pielgrzymki. Zajrzyj w głąb siebie. Odnajdź wiarę. Poczuj, jak wypełnia pustkę w twoim wnętrzu. Mam znowu wziąć ten... Pamiętaj. ...posążek? Bez wiary jesteś niczym. Trzymaj się światła. I o tym nie zapomnij. Zbliża się koniec twojej pielgrzymki. Za wcześnie to przeczytałem. Muszę jeszcze czekać. No dobra, kurde, ten posążek, ja pitole. Ale nas wysłali. Robota jest do zrobienia, Lilith do powstrzymania, a oni mnie, kurde, będą zatrzymywać jakimiś posążkami i jakimś pierdu oczyszczaniem z grzechu. Nie jestem jeszcze gotowa. Normalnie demony kroczą po... Demony kroczą po... ziemi, po sanktuarium, a oni mi będą mówić, że ja się grzechu wyzbyć muszę, no. Myślmy to tutaj. Raduj się w swojej wierze. Według przepowiedni Ojciec odkupi nas wszystkich. Włócznia światłości przeszyła serce nienawiści. Kiedy wstąpi do niebios, uniesie nas ze sobą do światłości. Ta, na pewno. Was z sanktuarium do niebios weźmie. Mhm. Przyznaję, lubię grać w karty. Przecież to nie grzech. Ale ta łapówka. Przez to, co zrobiłem, zginęli dobrzy ludzie. Czy to robi ze mnie złego człowieka? Zawsze taki będę? Po prostu cholera, modlę się. Dlaczego to nie działa? Bo Inarius ma wywalone na was. Przynajmniej tobie. Rozmawiałeś z Pradium? Niedługo z nią pomówię, ale zmieńmy temat. Za chwilę spotkasz się z samym ojcem Inariusem. Wiesz, nie wszyscy od niego wracają. Oby tobie się udało. W końcu jestem ci winien kolejkę. Co to znaczy, że nie wszyscy od niego wracają? Lala, 13 poziom. Dobra, co my byśmy chcieli wyposażyć sobie? Tutaj w ogóle coś jeszcze jest. Tąpnięcie, okrzyk bojowy, żelazna skóra, wyzywający okrzyk. Dobrze, że w zasadzie można by było... można na spokojnie, wydaje mi się... A to co to jest? Szczęśliwy traf. Twoje umiejętności główne mają 10% szans na odsłonięcie wroga na 2 sekundy. Nie głupie. Zainwestujmy w to. Co ja mówię? Nie jestem jeszcze gotowa. Już nieraz wspominałem, że wydaje mi się, że archanioły wcale nie są jakoś lepsze od demonów. No ale cóż. Trzeba na razie się tutaj przymilić. Na kolana! I pamiętaj, że nic nie znaczysz! Ja nic nie znaczę? Nie znaczę? Co to jest? Ten świat jest czymś przejściowym. Narodziliśmy się w grzechu oraz spaczeniu w sanktuarium i tylko ojciec, czyniąc dobro, może sprawić, że zostaniemy wyniesieni w niebosa. Mhm, tak.
Ojciec Inarius położył tę ziemię, otwarł to niebo i stworzył to sanktuarium z darów kamienia świata. Mhm. Dzieciństwo... Co? Dzieciństwo odebrały jej choroby, ale ojciec dał jej nowe życie. Wielebna matka Pradia to jedno z jego licznych błogosławieństw. Strącony został z niebios, lecz wedle przepowiedni ma do nich wrócić. Ojciec nasz Inarius zostanie wyniesiony, a nas na jego skrzydłach czeka ocalenie. Drogę ku światłości wskazuje ojciec, jednak zakon pokutnych rycerzy powstał po to, abyśmy mogli do niej dotrzeć sami. Co, tak po prostu tutaj będziesz, tak? W ten sposób oddajesz mi szacunek. Wybacz to wtargnięcie, ale... Powiedz, czego chcesz. Muszę przemierzyć Czarne Jezioro i potrzebne jest mi twoje błogosławieństwo. Jeśli pobyt tutaj niósł jakąś naukę, to byłoby to zrozumienie, że nasze cele i potrzeby rzadko się pokrywają. Kiedyś myślałem, że znajdę sposób, by zakończyć tę wojnę, ale nie. Było tylko więcej bólu. Wszystko, co robiłem, oddalało mnie od domu. Od miejsca, do którego przynależę. Ten świat narodził się z niemożliwości. A mimo tego gnił od środka, jak jego stwórcy. Ja nie... Lilith wkroczyła do starożytnego miasta. Pozwól mi za nią ruszyć. Twój rodzaj jest słaby, a ten świat został zmarnowany na krucjaty niegodnych. Powstrzymam ją. To koniec audiencji. Co to znaczyło? To jest to błogosławieństwo, czy nie? Ale buc, nie? Mówiłem. Chociaż jak to Lorat... Chociaż jak to Lorat powiedział... tyle czasu spędzonego w... niewoli demonów potrafi zrobić z ciebie wiadomo czego. Nie jestem jeszcze gotowa. Tu Pradia na nas czeka jeszcze? Pradia. To chyba wydaje mi się, że stąd można było się przelecieć. Azyl plemienia niedźwiedzia. I na północ będzie szybko. Wydaje mi się, że żeby latać za tymi wszystkimi zadaniami pobocznymi, to będzie dobrze najpierw otrzymać wierzchowca. Z tego co się orientuję, wierzchowiec jest dostępny od aktu czwartego. Ale te akty całkiem szybko można przechodzić, więc mam nadzieję, że uda nam się jak najszybciej zdobyć wierzchowca. Wtedy będzie można spokojnie sobie podróżować po mapie z o wiele większą prędkością. Nie jestem jeszcze gotowa. Też mimo wszystko... Serio? Te niedźwiadki jakieś takie szybsze niż ja. Nie jestem jeszcze gotowa. Wracać na swoje miejsca. No, patrz jaka menda. Także Lorat chyba wiedział, kim jest Inarius. Jak się zachowuje. Muszę czekać. Kor Valar. Błogosławieni ci, którzy chodzą w blasku światłości. Niech nasza wiara będzie niczym pancerz w obliczu napierającej ciemności.
Siema. A, wróciłaś. Tak. Chodź, nie stójmy tak na zimnie. Porozmawiajmy w środku. Ok, ok. Kom. A twoi tutaj wierni mogą stać na tym zimnie? Jest git good. No i właśnie, widzicie ten egoizm. A jednak stoisz przede mną. Znam jego metody. W moich oczach uznał cię godną. A jednak. Błogosławię cię w imię światłości. Niech cię prowadzi, a także zachowa od splugawienia i grzechu. Nasze zwycięstwo zostało przepowiedziane w niebiosach. Co mówi przepowiednia? W mych uszach rozbrzmiewa głos ojca. Świetlista włócznia przeszyje serce nienawiści. Najpierw Lilith, potem najwyższych złych. On wybawi nas ode złego. Od wiecznego konfliktu. Ja już gdzieś to słyszałem. Vigo i ja ucięliśmy sobie owocną pogawędkę. Odprawi pokutę. Zaufaj mi, jest w dobrych rękach. Okej, okay, a co masz jeszcze do powiedzenia, dlaczego Inarius jest w sanktuarium? Pokuta. W oczach niebios stworzenie ludzkości było grzechem. Został wygnany. Teraz pragnie odkupienia, szansy na powrót do domu. Jak głosi przepowiednia, szansę tę da mu zgładzenie Lilith. Gdy dostąpi wyniesienia, wszyscy do niego dołączymy. Czyli to, że Lilith się tu pojawiła, to w zasadzie dla niego dobrze, no bo ma w jakiś sposób ją powstrzymać i to jest właśnie jego pokuta. Dobra, to teraz musimy stąd się, z Jeleśna. Czyli wracamy do Nayreli. Teraz będziemy mogli spokojnie przekroczyć tą rzekę. Tą czarną rzekę i podążyć za Lilith, tam gdzie Lilith szukała Ratmy, czyli pierwszego nekromanty. Dobra, i tutaj na górę. Nie jestem jeszcze gotowa. Ja wiem. Jakieś elitki by się przydały, nie? Bo takie zwykłe gule to tam dupa. Nie jestem jeszcze gotowa. Mam wrażenie, gotowa. Że jest trochę mniej tak... Łażąc po tym świecie, mam wrażenie, że jest trochę mniej grup potworów, które by były same w sobie elitami. Dobra, no będzie miodnie, uwaga. Jezu, jakie to jest, o Boże, jakie to jest przyjemne. O, ha, 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 ha. Nie jestem jeszcze gotowa. Te gule się tak ładnie rozpaćkują. A, zaraz, nie tutaj. W ogóle się tak pięknie rozpaćkują. Szkieletory podejrzewam, że też będą się ładnie rozpaćkiwać. Sosnowe wzgórze. Czuję się, jakbym był u siebie. Muszę czekać. Bo człowiek pochodzi z Sosnowca. Szkieletory. Mam nadzieję, że będzie jakiś skrót do tej ostatecznej miejscówki, gdzie widzieliśmy wcześniej jej matkę, nie? Gdzie walczyliśmy z jej matką. Oho. Jaki jest plan? Wyjaśnię po drodze. Okej. To gadaj. Udaj się z Nayrelą nad Czarne Jezioro. A, czyli jednak muszę zapitalać. No dobra. Nie jestem jeszcze gotowa. Ale proszę nie wskrzeszać, halo. Nie jestem jeszcze gotowa. Za mało furii. Za mało furii? No dobra, to sobie naładuj furię. No i git. Na dłużej ta furia nam niestety nie wystarczy. Muszę czekać. W sumie to są jakieś takie płotki. Nie ma co z nimi jakoś wielce zadzierać i walczyć. Opis rytuału pozostawiony przez Ratmę był trudny do rozszyfrowania, a i notatki Eliasza pozostawiają sporo do życzenia, ale chyba wiem, jak mogę porozmawiać z matką.
O! Nie jestem jeszcze gotowa. Nekromancja, podejrzewam, co? Cóż za słodki smak. Lilith poprosiła mnie o pomoc przy rytuale. Kapłan z eskorty nie opierał się, tylko się modlił, gdy wykorzystaliśmy jego krew. Moja dłoń wciąż drży, a w kościach tańczy wielka moc. Teraz kroczę ścieżką naszej stworzycielki. Chyba wcześniej tego nie czytałem. Nie jestem jeszcze gotowa. Okay. Wiatr niesie od czarnego jeziora. Czujesz to? Nic nie czuję. Musimy się pośpieszyć. Nie! Nie wskrzeszajcie! Kurna, nekromancja nigdy nie jest. Matko! Świetnie. Matko, proszę, słyszysz mnie? Moja sroczko, to ty. O, przynajmniej jakoś świadoma. Jeszcze cię ocalę, matko. Obiecuję. Dowiem się jak. Nie. Nie. Muszę zapłacić za swoje błędy. To ciało jest pustą skorupą. Mój duch musi przejść dalej. Pozwól mi odejść. Matko, nie! Potrzebuję cię! Dasz sobie radę beze mnie, moja sroczko, ale spróbuję ci pomóc ten ostatni raz. W tobie płynie uświęcone błogosławieństwo. Twoja krew jest kluczem. To jak moja, to jak Lilith przeszła beze mnie? Stoi otworem. Musimy ruszyć. Podejrzewam, że ty potrzebujesz trochę czasu, ale... co? Sądzisz, że Lilith nadal tu jest? Upłynęło już tyle czasu. Obawiam się, że tym razem przegraliśmy. Poza tym muszę zająć się moją matką. Ale to jeszcze nie koniec. Nie dla ciebie. Lilith szukała Ratmy. Znajdź go. Dowiedz się, czego chciała. Zobaczymy się w krypcie. Dobrze? Okej, no to ty się tam pożegnaj z matką, chociaż matka już chyba raczej... Wydaje mi się, że... nie porozmawia z tobą. Wiatr przeszywający moje kości. O, fuj, jak jest jakiś tentaklej. O! Wnętrzności. O, siema! Jesteś ostatnim gościem w moim sanktuarium. Ratmo! Lecz, jak Lilith, przybywasz za późno. Bo to mój ojciec, Inarius, dotarł tu jako pierwszy. Wszystko rozegrało się tak, jak przepowiedziały wizje. Mkniemy ku zwieńczeniu przepowiedni. Zaraz, zaraz. Inarius odwiedził cię pierwszy, tak? No dobra. Nie jestem jeszcze gotowa. Pytanie, co chciał Inarius w takim razie od ciebie? Podejrzewam, że nic dobrego. Zaczęło się w snach. Ujrzałem strzaskane obrazy końca sanktuarium. Wizje te niesione były na łuskach wielkiego węża, więc poszedłem złożyć mu wizytę. Ale? Myśli moje i węża splotły się, a fragmenty przyszłości utworzyły całość. Ułożyłem je w kolejności
I tak zrodziła się przepowiednia. Dobra, historia nam opowiada. Pytanie tylko, dlaczego tu jest taka wizja jego? Jakby tylko i wyłącznie duch. Muszę zniszczyć te narośle, zanim będę mogła ruszyć dalej. Okej. Nie widzę problemu. Syk. Muszę czekać. Muszę zniszczyć narośle, muszę czekać. Zdecyduj się. Nie jestem jeszcze gotowa. Dobra, tutaj jest... Dobra, tutaj są narośle. Czyli w takim razie cztery narośla blokują przejście. No to lecimy po pierwszą. Pierwsza będzie gdzieś tutaj. Cyk. Lecimy po kolejną. Pewnie tędy. A, dobra, i to nam otworzyło przejście dalej. Okej, git. Dobra, dać mogę dać. Zastanawiam, czym spowodowane jest to, że jak muszę robię młynek, to poniekąd mi się przywraca szał. Czy to zależy od prędkości zadawanych obrażeń, czy tam na przykład eliminowanych przeciwników? Ała! O, ratma. Przepowiednia stała się moim brzemieniem. Znali ją też inni, ale nie potrafili pojąć jej prawdziwej natury. No! Wiedziałem, że Inarius zechce się wymieszać. Przekonany, że proroctwo dotyczy właśnie jego. Wyobraża sobie, że jest zbawcą, który przeszywa serce nienawiści w piekle. Dobra. Gule akurat się tutaj zaangażowały. W sumie dobrze, bo zawsze takie truchło, taki trash tak zwany, dobrze jest mieć pod sobą, jak się korzysta z tego młynka, bo jak widać on się, szał nam się ładuje w trakcie, gdy eliminujemy takie małe psztyczki. Hit. Możemy zaskoczyć tędy i prawdopodobnie pójść teraz na drugą mańkę. Po drugiej stronie teraz musimy szukać tych narośli. Jest jakaś narośl. Hej, git. I może dzięki temu odblokuje nam się to przejście? Tak. Super. No to lecimy dalej. Demoniczny pomnik. Nie jestem jeszcze gotowa. No dobra, jak chcecie, to mogę z wam też spuścić pierdziel. Nie ma problemu. Straciłem trochę szału na nich. No jak zostaje ostatni taki mocniejszy przeciwnik, no to jest taki problem, że... No właśnie. Zamknąłem więc wrota piekła. Wiedziałem, że Inarius wkrótce odkryje, co zrobiłem. I pojawi się, by zażądać klucza. Dobra, jednego mamy z głowy, jeszcze drugi. Nie jestem jeszcze gotowa. Kurde, ile was tu jest? Wkurzający są ci magusy krwi. Dobra, i gdzieś tutaj powinna być ostatnia narośl blokująca przejście. I cyk, spin to win. Normalnie. Dobra, no i mamy to. Jeszcze nawet jakaś skrzyneczka na nas tutaj czeka. Więc nie oddasz mi klucza. Stoisz na drodze Zbawiciela. Święta krew w twoich żyłach powinna wrzeć. Nic, co zrobisz, nie zmieni przyszłości, którą widziałem. Jestem
Jestem panem własnego przeznaczenia. A ta twoja przepowiednia to jedynie jego okruch. Egoista? Mówiłem, że egoista? Takie niewdzięczne pomioty jak ty nie są w stanie tego pojąć. Weź mu coś odpowiedz takiego, że mu w pięty poszło, nie? God damn! Dobra, rzućmy okiem jeszcze na to, co nam powypadało tutaj, bo... parę rzeczy nam wypadło. O właśnie, na przykład ta brońka lepsza, ten pancerz lepszy i ten... ta brońka też lepsza. 128-126. Niechętna osłona. 707 wartość sprzedaży. Czy możemy to w jakiś sposób porównać? O właśnie. Do wszystkich współczynników, do zręczność, odporność na zimno. Nie, to bym raczej tutaj poszedł w moc przedmiotu i ogólnie punkty pancerza. Tutaj bym raczej na tym się skupił. Dobra, no to tak, zanim będziemy podążać dalej za Lilith, bo podejrzewam, że tam się... O, ale kurde, wreszcie my tacy troszkę bardziej odsłonięci, jeśli chodzi o barbarzynkę moją. Zanim pójdziemy dalej i sprawdzimy, czy tam faktycznie, gdzie tam jest ten klucz i gdzie jest Lilith, to chciałem wam podziękować za dzisiejszą uwagę. Dzięki za wasz czas i towarzystwo. Jeśli wam się odcinek podobał, to serdecznie zachęcam do tego, żeby zostawić łapę w górę i zostawić komentarz. Będę bardzo wdzięczny. No i mam nadzieję, że widzimy się już jutro o 16 w kolejnym odcinku. A dzisiaj zapraszam was do dwóch playlist proponowanych dla was i widzimy się w komentarzach. Trzymajcie się, na razie. Bye, bye.